wtorek przywitał rowerzystów nowymi znakami przy słupskich drogach. Natomiast kandydat na prezydenta Robert Biedroń przedstawił zgromadzonym przed ratuszem swoje jedynki na listach radnych. Tymczasem w Redzikowie rozpoczęły się prace budowlane związane z tarczą antyrakietową. Nowe znaki drogowe, które mają ułatwić życie rowerzystów, stanęły w Słupsku. W ten sposób miasto rozpoczęło obchody Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Dokładnie chodzi o 4 znaki informujące kierowców samochodów, że w trakcie wyprzedzania rowerzystów winni zachować odpowiedni odstęp. Jak twierdzi Robert Linkiewicz, słupski oficer rowerowy, znaki mają zwrócić uwagę na to, że nie tylko samochody, ale także rowery poruszają się po drogach. Dzięki życzliwości pani Anny Ziętkiewicz, autorki wzoru graficznego znaku, Słupsk stanie się kolejnym miastem, w którym pojawiły się tego typu tablice. Znak zachowaj odstęp ma przypomnieć kierowcom, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem wyprzedzając rowerzystę ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz odstęp minimum 1 metra. Pomimo iż nie jest to oficjalny znak drogowy, kierowcy mają obowiązek stosować się do zasady na nim przedstawionej. Katarzyna Odrowska i Krzysztof Kido to lokomotywy wyborcze Komitetu Wyborczego posła Twojego Ruchu Roberta Biedronia. Kandydat na prezydenta miasta jako pierwszy zaprezentował jedynki ze swoich list wyborczych. Do prezentacji doszło symbolicznie na schodach ratusza. To są osoby, które Państwo znacie i których specjalnie nie będę musiał Państwu przedstawiać. To są osoby, o których mogę powiedzieć, że z dumą powitam ich na pierwszych miejscach, na moich listach mojego Komitetu Obywatelskiego. Katarzyna Odrowska to znana w Słupsku aktywistka. Udziela się w wielu akcjach społecznych na rzecz praw ludzi i zwierząt. Jest jedną z inicjatorek organizacji w naszym mieście Żywej Biblioteki i festiwalu filmowego Watch Dogs. W Radzie planuje skupić się na współpracy z instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi. Nieobcy jest jej również sport. Przepowalić trochę z tym mitem, że polityka jest brudna, że polityką zajmują się tylko tak zwani eksperci zewnętrzni. Tak naprawdę każdy czy każda z nas, kto gdzieś ma jakąś wizję miasta, też zajmuje się polityką, więc chcąc, nie chcąc, w tej polityce już jestem od jakiegoś czasu. Mam też wizję, która jest bardzo spójna z tym, co przedstawia Robert, przedstawił w swoim programie. Chciałabym się zająć kulturą i sportem. Jedynką w kolejnym okręgu wyborczym jest Krzysztof Kido. To wieloletni radny związany z Lewicą. Podczas tej kadencji rady wszedł w konflikt z prezydentem. Opuścił też klub radnych Lewicy. Robert Biedroń zapowiada, że będzie systematycznie prezentował swoich kandydatów na radnych. Niebawem swoich kandydatów zaprezentują także pozostałe komitety wyborcze. O miejsca w Radzie Miasta będzie walczyć ich aż 12. Trwa rozbiórka obiektów po lotnisku w podsłupskim Redzikowie. To pierwsze prace przy budowie tarczy antyrakietowej. Przy drodze do dawnego cywilnego portu lotniczego w Redzikowie leżą kilkunastometrowe hałdy gruzu. Trwa także rozbiórka obiektów na terenie dawnej jednostki wojskowej. Burzone są budynki, które nie będą potrzebne w nowej polsko-amerykańskiej bazie. Buldożery rozebrały m.in. budynki, które powstały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. W gruz obrócone są już m.in. kasyno oficerskie, park samochodowy, stołówka i dawny hotel. Rozbiórkę czeka również budynek straży pożarnej oraz wszystkie hangary i 5 schronohangarów, które są na terenie lotniska. Po zakończeniu rozbiórki mają ruszyć prace budowlane na potrzeby przyszłej bazy sojuszników zza oceanu. Amerykańska baza ma być gotowa w roku 2018.